Syna i Ducha Świętego. Amen. Z wami. Bardzo miło powitać tutaj radosnych po pielgrzymce. I tę Najświętszą Eucharystię pragnę sprawować właśnie waszej intencji, intencji wszystkich uczestników pierwszej pielgrzymki cieszyńskiej do Częstochowy. A także jeszcze raz chcę was przywitać tutaj w naszej parafii. Z częścią z was już zdążyłem się poznać jako nowy wikary, a z pozostałymi myślę, że będzie okazja poznać się w przyszłym roku już naszych czwartych pielgrzymi. Cieszę się waszą obecnością i życzę wam dobrego, pięknego spotkania przede wszystkim z Panem Jezusem, ale także między nami, którzy już jakiś czas temu wędrowaliście razem. Niech to będzie czas właśnie takiej radości w tej naszej pielgrzymkowej wspólnocie, i tam szczególnie księdza Łukasza, głównego dotychczas przewodnika tej pielgrzymki, księdza Macieja, który też konsekruje z nami tę mszę świętą. No to jeszcze do księdza życzenia. Drogi księże Stefanie, cieszymy się, że jesteś z nami na pielgrzymkowym szlaku. Dziś dziękujemy także Panu Bogu za Twoje życie. Niech Matka Boża ma Cię zawsze w swojej opiece, abyś jeszcze długo mógł dawać swoje świadectwo wiary, także na pielgrzymkowym szlaku. Księże Stefanie, 77. urodziny, aż serce mocniej wszczyna bić, w tym dniu wróciłeś, w tym dniu Santiago i Fatimi, wróciłeś, aby z nami być. Wróciłeś napełniony darem płynącym z nieba Bożych łask. Duch Święty w Tobie bucha żarem, w Twych oczach tkwi miłości blask. Jak zawsze na pielgrzymim szlaku, nieutrudzony wiernie trwasz, w Jezusie, na Maryi z Matką, jesteśmy Twoi, a Ty nasz. Ten rok w Cieszynie 600-lecie, to święty Jerzy wiernie trwa, z nim większość życia na tym świecie. Służba kapłaństwa w Tobie ma. Powiększynkowe dziś spotkanie, składamy Stwórcy dzięki i cześć, poprzez potrójne świętowanie w imię Maryi chwały pieśń. W tych dniach wspaniałych Ci życzymy zdrowia, miłości, lekkich nóg, by przez Maryję Bóg w Trójcy Jedyny był inspiracją pielgrzymich dróg. Dziękuję Ci bardzo.